Znamy rajdowych mistrzów Polski w sezonie 2023. Grzybi Binienda dzięki czwartemu miejscu w rajdzie Śląska zagwarantowali sobie tytuł. Jesteśmy piekielnie szczęśliwi, jest to dla nas niesamowity wynik. Co prawda ten rajd był bardzo ciężki, bardzo trudny dla nas od początku, nie do końca układało się po naszej myśli. Staraliśmy się jechać płynnie, kontrolować tempo, nie wszędzie nam się to do końca udawało. Mieliśmy jakieś tam drobne problemy z samochodem, ale jakoś to przetrwaliśmy, jesteśmy tutaj. Rajd Śląska po pasjonującej walce wygrali Wróblewski i Wróbel. Niesamowity to był rajd. Każdy OS to była wielka przygoda, kawał frajdy i to mnie najbardziej cieszy, że jakby cały czas był ten banan. I nawet jakbyśmy nie wygrali, to i tak byłbym mega zadowolony z tego rajdu, więc bardzo się cieszymy. Trzecie zwycięstwo w Mistrzostwach Polski, pierwsze w rajdzie Śląska, więc super. Drugą lokatę zajęli Byśkiniewicz i Siatkowski, którzy zbliżyli się do wicemistrzostwa Polski. Rzeczywiście, patrząc na wyniki, to wyglądało niesamowicie, ale w aucie super, naprawdę super, piękne odcinki i tak powinny wyglądać rajdy, tak powinny wyglądać rajdy. Podobają mi się trasy na Śląsku, szczególnie te nierówne, dobrze się czujemy, dogaduję się z samochodem. Podium na mecie przy Stadionie Śląskim w Chorzowie uzupełnili bracia Szejowie. Ja się czuję wygranym i naprawdę nie mam wstydu patrzeć w lustro jeszcze po tym, co się działo 2 miesiące wcześniej. Że dalej mnie wszystko boli, że musieliśmy wszystko odbudować, ale tyle osób chciało nam pomóc i tyle osób się zaangażowało, że jesteśmy tutaj i możemy świętować. Jest genialnie. Klasyfikację samochodów napędzanych na jedną oś wygrali Sobczak i Pawłowski. Bawiliśmy się świetnie. Tutaj ten odcinek bardzo nam leżał. Na koniec odcinka już na ostatni zakręt nie starczyło koncentracji, także, ale cały dzień naprawdę in plus. Liderzy klasyfikacji generalnej wśród osiek, Pretko i Jurgała, zakończyli rajd Śląska na 4. miejscu i nie są jeszcze pewni tytułu. O losie mistrzostwa w klasie 2WD zadecyduje ostatnia runda, rajd Wisły. Najszybsze, najskuteczniejsze załogi 7. edycji.